чином відбулося підписання плану спільних дій по транскордонному співробітництву Республіки Польща і України. Це план розрахований спочатку на 2014-2016 рік з подальшим пролонгацією на майбутнє братніх народів і братніх служб, які займаються шляхетною справою рятування людей, допомоги людям, ліквідації надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення. Ми домовились і на сьогоднішній день заклали ті підбавлені подальших стосунків, які будуть направлені на вдосконалення нормативної бази Державної служби надзвичайних ситуацій України. Обмін нашими навчальними закладами, студентами, курсантами, кадетами, проведення спільних навчань по попередженню і ліквідації надзвичайних ситуацій. Робота почалася при першій моїй зустрічі з шановним комендантом Збройних Республіки Польщі у місті Арламові у жовтні місяці. І, власне, ми, як і раніше, оперативно опановуємо ті завдання, які поставили собі. Зараз ми маємо значні перспективи по розвитку нашої служби і встановлення їх служби саме Європейського банку. Це перші кроки до нашої плідної співпраці у Унії Європейської. Прошу, будь ласка. Співпраці фактично відставлення ситуації надзвичайної. Myślę, że pierwszym etapem to było podpisanie umowy, która umożliwiła pomocy ratowniczą organizowaną na poziomie regionalnym. Dokonaliśmy tego w Polsce paru latach. Dzisiaj niejako próbujemy doskonalić naszą współpracę. Ten plan współpracy jest na wieloletni, jak wspomniał tutaj szef służby. Natomiast myślę, że najważniejsze to są relacje międzyludzkie. Te relacje budujemy od wielu lat. Na poziomie również takim wykonawczym, ratowniczym. Dzisiaj jesteśmy na terenie Polskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Ludzi i ten uniwersytet od wielu, wielu lat współpracuje z uczelniami polskimi, w tym również uczelniami, które są w jurysdykcji Państwa i Straży Pożarnej. Chciałem bardzo serdecznie podziękować szefowi służby za to właściwie na pewno otwarcie, które dzisiaj możemy wspólnie realizować, a to otwarcie przede wszystkim ma się dopełnić dobrymi relacjami międzyludzkimi i właściwie budowanie właściwego przygotowania naszych państw na sytuacje nadzwyczajne. Po prostu one nigdy nie miały miejsca. Ale proszę mi wierzyć, że w każdym przypadku, kiedy będzie oczekiwana pomoc ratownicza ze strony państwa ukraińskiego, Polska zawsze będzie tak gotowa. Bowiem w 2010 roku, kiedy mieliśmy wielką pomoc na terenie naszego kraju, doświadczyliśmy tej pomocy ze strony służby ukraińskiej i naród polski za to jest bardzo wdzięczny. Bo kiedy przychodzi trwoga, kiedy przychodzi pożoga, kiedy przychodzą trudne sytuacje, zawsze możemy na siebie liczyć. Ale ja chciałem przede wszystkim życzyć tego, byśmy jak najmniej sobie pomagali ratowniczo, a jak najwięcej współpracowali w sytuacjach ćwiczeń, pokazów, różnego konferencji, warsztatów i tak dalej. No by tak było jak najczęściej, przynajmniej w tej dziedzinie.